powinniśmy powiedzieć kobietom w Polsce, jeśli wprowadzamy tego typu prawo, że jeśli kobieta czuje się zagrożona bądź nie gotowa do tego, żeby udźwignąć ciążę zagrożoną, że państwo polskie przejmuje wszelką odpowiedzialność w takim przypadku. Ja po tych 8 latach nie mogę powiedzieć, że my stworzyliśmy warunki ku temu, żeby w pełni w reflektorów stanąć i powiedzieć, tak, zrobiliśmy prawo, które sprawia, że każda kobieta może czuć się bezpieczna, nawet jeżeli nie jest w stanie udźwignąć ciąży naznaczonej władzą genetyczną, albo która może zakończyć się śmiercią dziecka tuż po porodzie. Że my bierzemy pełną odpowiedzialność za tę ciążę. Dostarczamy warunków do ochrony psychicznej takiej, aby kobieta czuła się bezpiecznie od początku do końca. Bo to był największy błąd, który ja widzę w procesie wprowadzania tej przesłanki. I między nami też uważam, że to jest tego typu sprawa, która powinna być przeprowadzona zmianą ustawową, a nie wnioskiem do